Witajcie, Marcin z tej strony, Social Trader. Nie wrzucałem dzisiaj nic w trakcie handlu, ale pomyślałem, że postaram się nagrać jakieś 7-10 minut z podsumowaniem tego, co dzisiaj było w ciągu dnia, a tak naprawdę w sesji popołudniowej, bo w ciągu dnia nie grałem, oraz co tam u mnie z przygotowaniami do odpalenia swojego planu. Na razie jeszcze, jak widzę, nie jestem gotowy, ale przygotowuję się. Widzę, że dzisiaj, że tak powiem, młody się dosyć mocno podobał. Ja też za każdym razem, jak się śmieję i wyobrażam sobie sytuację, że do mnie Maria dzwoni, to bym chyba w ten sposób zawrócił, myśląc o longach na etku. Okej, dobra. Ale nie z tematem dotyczącym żartów. Co dzisiaj zrobiłem? A może wczoraj nawet. Wczoraj. Ponieważ pracowałem z startowym kapitałem w wysokości 1500 zł, którego, że tak powiem, musiałem troszeczkę bronić, dopłacając. Zaraz wam pokażę, kiedy większą kwotę. To trwa już około, znaczy tak, to trwało 3 tygodnie. Założenie było takie, że po tych 3 tygodniach ugram kwotę 1600 zł. Czyli wpłaciłem 24 kwietnia 1500 zł. I później spieprzyłem sprawę, grając baję na DAX-ie w miejscu, w którym w ogóle nie powinienem tego baja postawić, w ogóle wbrew swoim zasadom. Broniłem go tego run, znaczy tego, powiedzmy, mini jakiegoś tam rana testowego, dopłacając 1100. I po 3 tygodniach na plusie jestem 745 zł. Ponieważ zgodnie z, znaczy z moimi założeniami powinno być to 1600, zakładam, że mi, że tak powiem, ten run, że tak powiem, jakiś tam 0, minus 1 startowy, mniejsza z tym, czyli mój plan na te, załóżmy, 3 tygodnie na razie nie wyszedł. Postanowiłem wypłacić kwotę, czyli wypłaciłem tam 1340 zł i rozpocząć jakby z czystą kartą, z startowym kapitałem w wysokości 2000 zł. I z takim dzisiaj kapitałem startowym wchodziłem na rynek, czyli zakładając 2000, gdybym tak rozpoczynał swój plan, tak, ale prawdopodobnie to będzie kwota, którą wystartuję, to będzie 1500 zł. To powinienem dzisiaj grać wielkością 6,5 zł za pips. I też taką kwotą 6,5 zł, czyli 17 bądź też 16 mini lotów zagrałem na funcie po południu shorta. Z takim założeniem. I to tak zrobiłem, tylko po prostu zerkając na wykres 5-minutowy. Otworzyłem go mniej więcej w tym miejscu. No i to, że tak powiem, założyłem, że po prostu muszą dolecieć do strefy. Ale na tym założeniu nie jestem w stanie otworzyć żadnej pozycji. W związku z tym oczekiwałem, że będzie odbicie i będzie po prostu kontynuacja, że tak powiem, spadków z całego dnia, co sobie, że tak powiem, też potwierdziłem dzisiejszymi danymi w kalendarzu. Skąd tak naprawdę te spadki, tak? Bo nie widziałem. Także tutaj no złe dane dla funta, zakładam, że spowodowały około godziny
11.30 tutaj jakieś te wahania, tak. Więc zakładałem, że tak naprawdę kontynuacja tego ruchu spadkowego będzie. No ale się pomyliłem i okazało się, że mój, że tak powiem, że moja pozycja jest zagrożona. Gdzie postawiłem mentalne zasieki? Pierwszy, że tak powiem, mentalny zasiek 44,75 jako miejsce do ewentualnego zamknięcia pozycji, bo to było tam gdzieś około 18-20 pipsów. Natomiast stwierdziłem, że to był mój częsty problem, tak, że w sytuacji, kiedy otwierałem pozycję i stawiałem stop loss powyżej kanału 144, ja po prostu często byłem wybijany, a później oni po prostu schodzili w dół. No, szukałem jakiegoś takiego stop lossa na wsparciach, na jakichś strefach. I przeglądając wykresy z wyższych time frame'ów, ustaliłem sobie, że jeżeli tutaj ta strefa oporu zostanie przełamana, czyli gdzieś w tym miejscu zamknie się świeczka 5-minutowa, no to po prostu będę musiał przyjąć na klatę około 31 pipsów, czyli to byłoby 10%, tak, około tam 200 zł z tego rachunku, czyli 10% wartości całego depozytu. Na moje szczęście wyznaczona strefa obroniła się. I udało się tak naprawdę wybronić tę pozycję do, można powiedzieć, zera, ponieważ tu jeszcze oczekiwałem zejścia, natomiast poziom 44,50, no i jednak tutaj ta strefa, która w ciągu, no to można powiedzieć taka strefa popytowa, tak, która w ciągu dnia jednokrotnie powstrzymała ten spadek, tu została tak naprawdę przebita, więc zakładałem, że może stanowić wsparcie w tym miejscu. Próbowałem, czekałem, patrzyłem się, jak układają się świeczki na M1, na M5. W momencie, kiedy po prostu od 44,50 się odbili, założyłem, że już jest godzina późna, bo to było już godzina 20:45. 20:40, postanowiłem, że po prostu zamykam pozycję, wychodzę na plus 1, czyli na 0. Reset, zamykam platformę, patrzę na następny dzień. Także w dniu dzisiejszym zarobione zawrotne 5 zł 57 groszy. Ale najważniejsze jest to, że po prostu no, udało mi się wybronić, tak, z tej pozycji, którą już blisko widziałem na stracie rachunku. W międzyczasie, dlaczego też jeszcze, to jest bardzo ważne, patrzyłem tak naprawdę, co się dzieje z eurodolarem i to było to miejsce, no i widziałem, że dolar tak naprawdę nie chce rosnąć, więc no było jakby takie, można powiedzieć, dodatkowe wsparcie dla mnie, że jednak pociągną tego dolara w dół, euro dolara w dół, a zatem po prostu poleci też funt. No i tak, można powiedzieć, się stało. No i jestem na zero. W międzyczasie obserwowałem jeszcze, co się dzieje na DAX-ie, ale tutaj no nie chciałem już wchodzić w tę pozycję. Zresztą zbyt duży stop loss musiałbym postawić ewentualnie tutaj nad tym wierzchołkiem. Odpuściłem. Przyglądam się temu, co się dzieje na S&P bądź też na Dow Jonesie.
i będę się tym rynkom przyglądał pod kątem gry właśnie po godzinie 15:30, czyli w momencie otwarcia Stanów Zjednoczonych, bo naprawdę ruchy są dosyć fajne, ciekawe. Na razie będę, tak jak mówię, przyglądał się, testował jakieś, nie wiem, ustawienia, potwierdzenia. No jak widać, no dzisiaj wejścia na S&P, jeżeli byśmy mieli traktować tylko i wyłącznie wejście, jeżeli chodzi o odbicie od kanału średnich, no to po prostu piękny, idealny trade. Jak to wyglądało w poprzednich dniach? No tu prawdopodobnie, jeżeli bym wszedł, to by chyba by, tak, to by była strata, więc różowo nie jest. Tutaj na S&P tu prawdopodobnie bym nie wszedł, bo tu jest około aż 65 punktów do stopa, ewentualnie bym zmniejszył wartość pozycji, więc no będę się temu przyglądał, bo może to jest dobry kierunek, żeby właśnie po pracy, po 15, 30, 16 grać po prostu tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, tak? Czyli to, co tam się dzieje u nich w ciągu dnia. Więc potrzebuję do tego większej analizy. Myślę, że wybiorę sobie jakiś okres czasu i przeanalizuję około 2-3 miesięcy, gdzie powinno mi się udać przeanalizować minimum 100 wejść na S&P bądź też na Dow Jonesie. Aczkolwiek z punktu widzenia depozytu ciekawiej wygląda u mnie S&P. Z tego względu, że wartość blokowana na koncie, jeżeli chodzi o zagranie jednego lota na S&P, to jest $12. Czyli jeżeli grałbym $10, blokują mi $120, to znaczy równowartość polskich złotych. Na Dow Jonesie przy jednym locie blokują mi $150 i wtedy no nie jestem w stanie tak się dostosowywać z wartością stop lossa, bo jest tak naprawdę podobnie jak na DAX-ie. Tu mam większe opcje, większe możliwości. 10 lotów blokujące $120, wartość jednego punktu to jest w tej chwili 3,8 złotego, czyli wartość $1. Gdzie spread wynosi 0,7 punkta. Więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, czy tam jest 0,7 w tej chwili. No nie, 1,2, ale było 0,7, jak patrzyłem gdzieś tutaj w tych rejonach. Aha, no bo tu już mamy dosyć późną godzinę, to jest 22:30 w tej chwili, więc spready u mojego brokera się na indeksach zmieniają. Ok, czyli jest dobrze. Ok, no to jak to przeanalizuję, to zamieszczę wyniki dotyczące S&P 500 w strategii 5-minutowej po 15:30. I prawdopodobnie będzie wymagało to nie tylko i wyłącznie 2 godzin ode mnie, no ale obserwacje rynku, skoro tu mamy ruch taki 200-punktowy, nawet do godziny 21, 22. Ok, no ode mnie to tyle. Dzisiaj nic się nie udało, dzisiaj nic się nie udało ugrać, ale to też jest dzień. Także będziemy się starać. Jutro będę grał też tylko i wyłącznie w sesję, prawdopodobnie po godzinie 16. Także do usłyszenia na blogu.